Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kasia, to jest kolejny odcinek z The Long Darka z dodatkiem TF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 
ten, Boże, osioł trochę. Nieważne. Musimy się gdzieś przespać. Jest nam zimno. Nie mam jak spać. Dosyć problematyczny temat, co? Buty mamy rozwalone. Cholipka. No może to być ciężko, ale... Musimy się jakoś przedostać dalej. Czy ja w termosie coś mam? Dobra, gorące herbatki. Zajebiście. Pi. I ruszamy. Tu się nie prześpię, to jest pewne. Więc musimy opuścić jaskinię. Rzucić jak najszybciej pochodnie pod siebie, żeby wziąć kolejną. Tak. No i dobra, ogrzewamy się jakoś. W prawo spróbujemy pójść. Ogrzewamy się jakoś. Jak na razie mamy jeszcze kilka herbatek, mam nadzieję, że wystarczą. No i idziemy prosto. Idziemy prosto, jesteśmy mocno zmęczeni, więc przed żadnym wilkiem w razie czego nie ucieknę. Będziemy mieli, krótko mówiąc, przejebane. Ale może się jakoś uda dojść gdzieś i znaleźć jakąś chatkę albo coś. Próbowałem znaleźć mapę w ogóle w necie do tego, ale coś mi się tam nie zgadza na tej mapie, więc... Więc to olałem, stwierdziłem, że idziemy na żywioł. Nic nie zbieram na razie. Spierdalaj, wilku. Tu mamy... O kurde, blaszka. Tu jest jakieś... Oho, lodowisko. Dobra, to by tędy nie przejdziemy, kuźwa mać. Ohoho. Dobra, chyba musimy drugą stroną w takim razie, tak? To tak, wchodzę, to jest... Siema, siema. Zrobimy tak i tak. Okej, znowu nam zimno. Wyjmijmy kolejny kubeczek herbaty. Napij się. Cicho tam, cicho. Bo na ciebie pobiegnę zaraz, kościół. No, uciekaj. Póki możesz. Tędy nie ma szans, żebyśmy przeszli chyba, wiecie? Jest jeszcze ciemno, to jest najgorsze, bo ja nic kompletnie nie widzę. Tędy bym nie ryzykował. Chociaż może. O. Dobra, przeszedłem. Nie wiem gdzie, ale przeszedłem. Nieważne gdzie, ważne, żeby iść do przodu. Co tutaj mamy? Tu można wejść na górę po czymś, ale nie wiem, czy to ma sens. Może ma. Gdzie ja się ten dostanę? Gdzieś na górę. Tu jestem jeszcze gdzieś... Oła, gdzieś indziej. Tędy przejdę, uwaga, hop. Dobra, dał radę. To nie jest pewnie trasa, którą powinienem iść, ale... Ale idę. Może? O, tu się da wspinać gdzieś, dobra. O, samochód. W samochodzie można spać, tylko musiałbym napalić mocno w ognisku obok samochodu. Jeszcze zaryzykuję, pójdę dalej. W razie czego się tu wrócimy, napalimy w ogniu. Tu nie ma. Napalimy w ogniu i pójdziemy spać w środeczku. Jedzenie mamy, więc bez problemu sobie poradzę. Tu zamknięte. Gdzie ja tędy dojdę? Gdzieś na tej mapie powinien być barak, w którym można sobie bezpiecznie spać. Ten taki budowlany, wiecie jaki. No ale nie wiem gdzie. I nie wiem, czy nie zatoczyłem koła w ogóle, więc to jest też druga opcja. Tam mogła być jaskinia. Ciekaw jestem, gdzie ja idę. Dobra, jeszcze jedną herbatkę. Oj, ostatnia szansa. No tam już się schłodziła ta cała herbata. Dobra, jeszcze nam troszkę dało. Z zimna się najwięcej HP traci na minutę, więc lepiej. Lepiej to ciepło mieć właśnie utrzymane. A zmęczenie to tam. Przeżyjemy bez niego. Nie wiem, czy się teraz nie wracam właśnie mostem do
tego miejsca, skąd przyszedłem, ale muszę sprawdzić, bo mówię, jest ciemno, nie znam tej mapy. Tego kawałka mapy, może tak? Gdzieś się może dostaniemy zaraz. Most? Cholera. To nasza ostatnia szansa tak naprawdę, bo jak mi się teraz ciepło skończy, no to już stracimy sporo HP. Chyba się wracam zaraz do tego samochodu. To przechodzimy ten most z powrotem. To nie jest dobra opcja. Jeszcze jest ciepły, jeszcze jest ciepły, patrzcie. Zdążyłem. Oho, wiatr się wznosi. Zaraz będzie kiepsko, jeszcze idziemy pod wiatr. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Co my tu mamy? Milton jest w tamtą stronę. Nie, to ja tu nie byłem jeszcze. Denigwi. Smutne coś. Jest, patrzcie. No i kurde, warto było zaryzykować. Dobra, to na razie nic nie patrzę. Wchodzimy do środka. Pyk. Trzeba się tu ogrzać. Wyspać. Jest łóżko, dobra, pięknie. No i co, idziemy spać. Nie ma co się zastanawiać, nawet zjedzmy pałki. Lecimy spać na tyle, na ile się tylko da. Herbatkę mamy wypitą. Na lepsze spanie. Zjedzmy jeszcze trochę tego. No, ponad połowa powinna wystarczyć. I co? Jeszcze dopiję tutaj resztkę tej wody, żeby mieć full. I na 10 godzin można chyba iść spać, tak? Tak. Siup. Będziemy prawie na maksa uleczeni, pewnie takie 85% HP. No, myliłem się. 97 nawet. Dobra. Pićku weźmy. Dobra, jesteśmy wyspani. Czekajcie, tylko muszę odpisać na jedną wiadomość. Praca. Praca nie zając. Znaczy, praca zając właśnie, może uciec. Dobra, jesteśmy na wyspani i jeszcze, szczerze mówiąc, poszedłbym na chwilę spać. Tak, i pójdziemy sobie jeszcze na chwilę spać, żeby mieć na fulla to. Jakieś 3 godzinki powinno wystarczyć. I teraz już będzie ten środek słońca, czyli po południu będzie. Będzie nam cieplej na dworze i można dalej podróżować. Tylko zjedzmy sobie jeszcze, tak, zje dwie pałeczki, żeby było. A za chwilę może coś znajdę lepszego do jedzonka. Napijmy się. Nie wiem, ile litrów tej wody mam, ale chyba sporo, co? U, końcówkę. Dobra. Tu mamy kawę, przydałoby się, żebym zapalił pochodnie, żeby tu nic nie przeoczyć, ale postaram się to dokładnie sprawdzić bez pochodni. Bo na razie jest nam niepotrzebna. Szkoda, że łomu nie mam, to bym sprawdzał te wszystkie szafki, tak to zawsze coś zostaje niesprawdzonego. Co to jest? O, puszkę mieliśmy tutaj, widzicie? Dobra sprawa. Pryja nie chcę. Nic nie będziemy sobie zaznaczać. Tkaninę biorę. Tu nic nie leży. W takich sytuacjach łatwo jest taką lupę na przykład przeoczyć. Bo ona jest malutka, przezroczysta. Ale miejmy nadzieję, że nie przeoczę. Nic takiego. Stół warsztatowy. Można by tu coś stworzyć. Nie bardzo wiem co. Nie, chyba nic nie możemy. Dobra, to wychodzimy. Nie ma coś tutaj. Napierdzielać. Mamy ładną pogodę. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest w okolicy. Południowa przełęcz strażnika.
No to tutaj już tyle wiem, że tu jesteśmy i to wykończy moja wiedza. Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Bo my szliśmy z Blackrock, tak? Z Blackrock można dostać się... Albo na Wesołą Dolinę, albo do Wilczej Góry. Nie da się gdzie indziej. Więc mi bez różnicy, czy ja się tu dostanę, czy tutaj. To jest w sumie rybka. I to miejsce będzie dobre. Ważne, żebyśmy się gdziekolwiek dostali. Błąd wymagany. Pusto. Pusto. Widziałem, że byliście bardzo zaskoczeni, ile adrenaliny przyniósł wam ten odcinek. Poprzedni? Czy pierwszy? Chyba poprzedni. Drugi odcinek. To dwa do tyłu, powiedzmy. Z tymi wilkami. No było, było, działo się. Lubię takie sytuacje. To jest wtedy adrenalinka. Słyszę wilka. Dobra, Blackrock jest w tamtą stronę na pewno. Tyle wiem, bo mi znak pokazuje. Tam jest niby Milton. Zerknijmy sobie jeszcze. Zimno nam jest, więc zaraz się jeszcze raz ogrzeję, zanim pójdziemy dalej. Wydaje mi się, że tam jest Wesoła Dolina. Tak mi coś świta. A tam Milton w ogóle jakoś tak dziwnie. To bardzo szybko nam spada, powiem wam szczerze. Ta temperatura. Podejdę sobie jeszcze... O kurwa mać, zawał dostałem właśnie. Dobra, nic się nie stało. Wejdźmy jeszcze do środka na chwilę. O, co za generator. Czy co, ja wezmę też ten węgiel i sobie narysujemy zaraz okolicę całą. Jeszcze jest zimno w ogóle. A, bo nie minął ten. Dobra, to ja jeszcze na godzinę idę spać w takim razie. Niech to wszystko sobie stąd pójdzie. W pizdu. Rybatka. Dobra, oj, jeszcze nam zimno. Czyli tu się tak średnio... Dobra, bo my mamy bardzo, ale to bardzo słabe ubrania. I to jest nasz problem. Tu buty się rozwaliły, więc je zbierzmy w ogóle. Godzinę 15, niech będzie. Cieplej się na dworzu zrobi. Rękawiczki sobie na... A nie, nie muszę tych rękawiczek mieć. No te też sobie zbierzmy w sumie. Lepiej mieć te materiałowe. Okej, okay, i mamy dwie pary w ogóle rękawiczek, więc... Jezu, ja nie mam żadnej koszulki ani nic takiego. To jest straszne. Załóżmy sobie te rękawiczki, to sobie zbierzmy. Chciałbym coś naprawić, ale nie mam chyba zestawu do naprawy, co? O, mam. Okej. Okay. Po jakości sprawdźmy. Czapkę trzeba naprawić na pewno. Dobra, jedzenia jeszcze trochę mam. Aha, nie udało się. Jedzenia trochę mamy, bo te pałki naprawdę dają dużo. Więc jak wiemy, gdzie na mapie są pałki, no to mało co nas zaskoczy, szczerze mówiąc. Tu jeszcze spodnie i tą kamizelkę naprawmy i będzie można wyjść, akurat zacznie się taki mocniejszy wieczór. Chociaż lepiej by było teraz wyjść, ale... No, przynajmniej się ogrzejemy, takie tam, wiecie. Plusy są, minusy. Łóżka. 450. Mamy otwieracz do konserw, czy nie? Mamy młotek. Chyba nie. Nie, tu by był. Nie ma. A, jest, 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 patrzcie. Czyli można sobie zjeść na spokojnie. Żeby nie dźwigać takiej puchy. Dobra, chciałbym się dostać już na tereny, które znam, bo tak to tutaj jestem troszkę zagubiony. Szczerze mówiąc, tą puchę sobie odstawmy, bo mamy jeszcze jedną, tak? Czy jeszcze jedną mamy? Nie, dobrze. Nie chcę dźwigać niepotrzebnie rzeczy. Tutaj jest okej, wody się napijmy. To chyba jest cała nasza woda. Więc zaraz będzie trzeba się zatrzymać. Znowu nie jestem wyspany do końca. Ojej, spada nam strasznie. Trzeba będzie się zaraz zatrzymać i zrobić wodę. W tą stronę pójdę, zobaczymy. Wydaje mi się, że tam jest Wesoła Dolina, ale pójdę tutaj. Co mi szkodzi? Patyczki, dużo patyczków, będzie można się ogrzewać. Co chwilę. I podbiegnę, niech to zmęczenie spada, ale o! Okej, okay, czyli to jest zawalone i trzeba tamtędy przejść pewnie. Tak, to jest zrobione. Tak, dokładnie. Tu jest jeszcze jakieś przejście, ale nie mam pojęcia, gdzie ono prowadzi. Może do jakiejś jaskini? Milton.
Można by to w sumie sprawdzić na szybko jeszcze. Jesteśmy w okolicy, w której możemy się wyspać, ogrzać i tak dalej. O, brzuski tutaj są, nie mam jak ich ściąć niestety. Tu mamy jelonka, czyli mięsko. A tu pewnie jaskinia jakaś. A nic z tego nie zetniemy. A jelonek niestety jest zamarznięty. Ale ogniskiem byśmy go rozmrozili. Może warto? I akurat sobie wodę ugotujemy. A tu jest taka ala przełęcz. I klon, kuźwa, jakbyśmy mieli siekierkę jakąś. Cholera. Dobra, zróbmy tak. Ile ja mam opału w ogóle? Opału mamy sporo. Czy ja mam czym go zebrać? Rencima mogę go zebrać jak... jak się go bardziej ogrzeje. A najpierw pochodnia. Zapalamy. Tylko powinienem w taką temperaturę iść, bo jest dosyć ciepło. Chociaż tak, to mamy takie ubrania, że będzie nam ciągle zimno. Dobra, powiedzieliście też, żebym proch strzelniczy zbierał, bo to działa jako katalizator. Ale ja tych katalizatorów jakoś nie używam, kompletnie szkoda. Rozpaliło się. Dowalę tutaj wągla jednego. Patyków mamy dużo. Można by tego użyć trochę. No i tego nie ruszę, dopóki nie rozmrozi się na 50%. Więc teraz ugotujemy sobie wodę. Gdzie jest patelnia? Tu jest patelnia. A jakiś posiłek możemy? Chyba nie mam nic, nie? Do wody tu 15 minut, a tu 19, trochę dłużej. No dobra. Grzewamy się. Tak, to się już rozmroziło, jeszcze nie. To tutaj jeszcze troszkę. To już powinno być 50, nie, jeszcze chwilkę. Tu sobie jeszcze troszkę wody zrobimy. Tu trzeba dodać oczywiście jeszcze sporo drewna. No, a dodajmy trochę patików. O, niech będzie, 2 godziny. I tu 12 minut, jest, dobra, i możemy zbierać już. Kilogram mięsa, nie jakoś dużo. Pół godziny, spali nam się woda. Trudno. No może nie. Gotuje się już. Zaraz będzie syczeć. Nie, udało się. Zdatna do picia, zdatna do picia. Dobra, i tu wrzucamy teraz ten kawałeczek mięcha. A tu zrobimy sobie kawę. No. 44, dobra, raz. Dwa. Trzy. 5 minut zostało. Zjedzmy to od razu. O, no i to jest solidny kawałek mięsa. Dobra, to sobie zabierzmy i jeszcze jedną kawę. Ile my ich mamy teraz? Zobaczmy. 3, a tutaj jeszcze 2. Dobra, to wiecie co? Stawimy jeszcze raz tą patelnię. Zrobimy więcej kawy. Lepiej kawę mieć, niż jej nie mieć, prawda? I można chyba ruszać. Mamy wieczór akurat. Jeszcze piórko jakieś, skóry oczywiście i jelit na razie nie zbieram. Nie ma co dawać się wywąchać. Ile tej wody mam? Bardzo mało. Trzeba jeszcze wody zrobić, moi drodzy. Trzeba jeszcze zrobić wody, więc ja tu dodam jeszcze jednego klocka takiego. Cholera, zebrałem. Gotuj tą wodę. Dobra, dobra, sun setting. Beczki, dobra, jeszcze. Jeszcze to, 15 minut. Ile mam wody teraz? Litr 86. Dobra. Spadamy. Bierzmy jedną pochodnię. Spać nam się chce trochę, ale... kurde, nie wiem, czy jeszcze tu pójść spać. No tak, to jedzenie, to tak naprawdę zużyłem na kolejną nockę. Przynajmniej sobie wodę zrobiliśmy. No można by pójść jeszcze tutaj w spanko. Nigdzie nam się nie śpieszy, ja muszę to zapamiętać, bo moja głowa ciągle biegnie, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj. I wiem, że to widać na odcinkach, że ja ciągle czuję pośpiech w tej grze. A tu nie trzeba się śpieszyć. Więc możemy tu zostać. Ja wam próbuję zapewnić tutaj adrenalinę na tych filmach.
Zauważyłem, że wy to doceniacie, ale nie potrzebujecie tego, że bez tego też przeżyjecie. Jezu, mam tyle kurzu w komputerze, że że ciągle mnie nos swędzi. Czyszczę go co chwilę i tak się zbiera, niestety. Wiecie co, to jeszcze zbierzemy sobie. Chociaż wiecie co, bo nie jesteśmy jakoś mocno zmęczeni, temperatura jest ładnie utrzymana, to może pójdziemy dalej. Jednak. Króliki. Króliki jeszcze kuszą, ale one nie dają jakoś dużo mięsa. Nie, odpuśćmy to. Idziemy. Zaczyna się noc. W noc można podróżować. Znaczy do środka nocy, bo teraz wieczór się zaczyna. I dopiero później będzie noc, muszę to składniej mówić. Dobra, i tędy powinniśmy wejść zaraz na Wesołą Dolinę. Ten wilk dalej tu czeka. Patrzcie. That's how we do it. Fucking wolves. In New Jersey. Co tam robisz? Pić ci się chce? Ja mam herbatkę. A ty tam cierp, Mackenzie. Zimno się robi, trzeba zaraz zmienić pochodnie. No, kompletnie tej lokacji nie kojarzę. Znaczy ten barak kojarzę, ale to tylko tyle. Zmiana. Okej. Dobra. Więcej badylongów. A myślałem, że jakieś ukryte wejście czy coś. Fajnie, jakby takie ukryte wejście robili. I tam jakaś skrytka czy co. Radio. I zamknięty. No i kurwa, nie wiem, w którą stronę szedłem. Chyba w tą. Tak? Tak jest, dobra. Wesoła? Wesoła dolina. Tak jest. Dobra, chyba bym nawet z której strony. Na pewno nie z tej, którą znam. No tak. Ojej, zimno się zrobiło. Nie mam pojęcia, gdzie tu jest jakiś domek. Wiem, jak stąd dojść do Milton na pewno, bo tą drogą będziemy szli i po prawej będzie ta antena na górze, a po lewej będzie domka. Po lewej będzie domek tej baby, co zabiła swojego męża. Więc w tym domku mogłyby być fajne rzeczy. Ale my kierujemy się, przypominam, na lotnisko. To jest mój główny cel. I chciałbym się tam jak najszybciej dostać. Bo zaczęliśmy kompletnie z drugiej strony mapy. A na lotnisko idzie się... Przez Milton? Nie. Zaraz sprawdzę, dojdziemy do jakiegoś... miejsce, w którym można się ogrzać. I sobie przypomnę. Na Jezioro Tajemnic muszę się na pewno dostać, a na Jezioro Tajemnic dostawało się... Z Milton można było na pewno. Jaskinią przy chacie trapera się wychodzi. Jakoś szybciej z Wesołej da się tam dostać? Nie, muszę sprawdzić. Wesoła. Czyli z Jezioro Tajemnic, patrzcie. Czyli można pewnie od razu iść na Jezioro Tajemnic i nie iść na Milton. Byśmy poszli na jezioro i potem od razu na zniszczone tory i wyszli.
Podnia, o kurde, gdzie ona poleciała? Piciu, chcesz? Jeszcze chwilkę wytrzymasz. Przyjacielu. Dobra, po ciemku trochę trudno się to zorientować, ale przebiegnijmy się kawałek. Podnieśmy do mostu takiego dobie, co tu jest jakiś płot po lewej. To nie było tak bliziutko, tylko kawałek dalej. Tam są te drzewa po lewej, takie jakby jabłonki posadzone. I w głębi gdzieś jest dom, ale do niego jest ciężko dojść bez drogi. A tutaj powinna zaraz droga w lewo skręcić do tego domku. O? Nie, jeszcze. Jeszcze. Tu? Chyba też nie. Musi być na wysokości tej anteny wielkiej. Nie wiem, czy ja tą antenę zobaczę w ogóle w taką pogodę. O, chyba tu. Tak, to jest tutaj. Chyba. Tu byśmy do mostu doszli, wydaje mi się. Dobra, idę antenami, znaczy tymi. Prądem. Prąd powinien prowadzić do domu. Prawda? Czy nieprawda? Żebym nie ominął, bo to jest łatwo ominąć ten dom w śnieżyce. To jeszcze nie jest śnieżyca, ale... Wiecie, o co mi chodzi. Chyba jest. Mackenzie, jak tam dobiegniesz, to napijesz się wody. Co ty na to? Tak, tu jest ten samochód, już jest wszystko git, pamiętam. No, w końcu jesteśmy w miejscu, które znam. Wejdźmy do środka od frontu. Tam jeszcze jest weranda i piwnica. Takie dwa wejścia, ale... Niech już będzie tutaj. Dobra, i nie wiem, czy w nocy... śpimy, czy będziemy tutaj sobie sprawdzać te... Nie, pójdziemy spać chyba normalnie. Dobra, tylko sprawdzę, czy jest jakieś jedzonko. Zmienimy jeszcze tą pochodnię. Jakieś jedzonko może? Żebym tych pałek nie musiał jeść. Tak średnio bym powiedział. Garnek mamy, fajnie. Garnek, o, jest. Garnek można by wziąć zamiast tej puszki, może co? Weźmy tę puszkę, odstawmy i weźmy garnek. O, olej. Jodolny i otwieracz kolejny wezmę. Lepiej mieć niż nie mieć. Zamknij. Tam nic nie ma. Węgiel wezmę. O! Mąka staromłyńska, sól. Będzie można coś tu ugotować i... Pozostawiona notatka. Bread is about 2 parts flour to 1 part water. Add equal part salt and raising agent. A small pile about the size of a quarter. Your computer is doesn't work. Please restart it. Okej. Okay. Dobra. Koniec żartów. Idziemy na górę. Się rozpędziłem z tym poszukiwaniem. Jutro sobie poprzeszukujemy. O, jeszcze ta puszka. Tak na szybko teraz to przejrzę. Mówię, nie chciałem tego jedzenia marnować. Tych pałków. A teraz możemy już coś ugotować, więc jutro się tym... Zajmę, czy może teraz lepiej? Przed spankiem? Dobra, czekajcie. Weź się napij tego. Czy to jest dobry pomysł coś ugotować? Dobra, zejdźmy na dół w takim razie. Kasior zmiennym jest, wiecie o tym? Jak kobieta? Trzeba modyfikować swoje plany. No, nie marudź tam, Mackenzie. Dobra, użyjmy sobie. Nie, w sumie teraz nie potrzebuję katalizatora, bo to... Nie ma jakiejś krytycznej sytuacji, więc... Come on, rozpalaj.
szło. Na razie dodam tutaj jedno drewno z odzysku. Stawimy patelnię i sprawdzę, czy ja coś mogę. Chlebek mogę gotować i naleśniki. Czy naleśniki coś dają fajnego? 20 do 75% jakości mogą mieć, znaczy stanu. 550 głodu dają. No i reszta nie jest ważna za bardzo. Mąki trochę zabierają, troszkę oleju, wody i syrop klonowy. Wszystko mamy, zajebiście. 550, tak? A chlebek? 220. No to zróbmy te naleśniory. Ratuje się. Ty, ognia starczy? Naleśniki, gotowanie 8 minut. Dobra, dorzućmy tu jeszcze co nieco. Badyli. Godzina 37. To się skończy. Mamy naleśniory, zajebiście. Zróbmy jeszcze jeden. Nie wiem, czy one mogą się popsuć jakoś, czy co, jak będę je nosił. Czy to trzeba od razu zjeść, no bo naleśników sobie jakoś nie wyobrażam nosić ze sobą na dłuższą metę. Oj, to jest ciężkie, to też. To już prawie popsute. Nie, to my musimy porobić te jedzonka. Więcej jeszcze. A mąka bardzo wolno schodzi. Olej też. Woda też. No to to. O. W takim razie musimy jeszcze cztery razy naleśniki zrobić. 12 minut czas gotowania, dobra. Okej. Okay. No, dodam jeszcze, wiecie, bo tu chwilę mi się zejdzie. Okej. Okay. Czy można w garnku robić naleśniki? Tak średnio. Wody ile mam? Dobra, jeszcze z kibli pozbieram, więc... Naleśniory podnosimy. Więcej naleśników. Dobra, 8 minut i kolejne. Starczy nam na dwie porcje jeszcze, tak? Fajne to gotowanie, fajne. Godzina 24, spoko. Napijemy się wody. Okej, okay, i ostatnie naleśniczki jeszcze. Jak mamy składniki, to trzeba korzystać, prawda? 8 minut, no i dobra. 58 minut zostało. Czy ja tu coś mogę jeszcze zrobić? W garnku na przykład wodę sobie zagotować tak na zapas. A na patelni ile da się? Ile da się wody zrobić? Litr. A tu 2 godziny. A tu godzinkę. Czekajmy z tym. 25 minut. Dobra, to dorzucę tutaj jeszcze. Godzinkę jeszcze, tak? Mógłbym coś porobić w tym czasie pewnie, ale... Wodę nawet sobie tu zostawimy na zapas, jakbym kiedyś tu był, czy coś. Jeszcze godzina, dobra. I zrobię tak, żeby została to godzinka. Na przykład, tak? I to niech się gotuje. My idziemy na górę. Czekajcie. Muszę wziąć pochodnie z plecaka już. Tu. Odpalić. I pójść na górę. Dobra, resztę przeszukamy później, tak jak powiedziałem, teraz idziemy w spanko. O, tutaj. Zgaś to, przyjacielu. I teraz zjedzmy sobie, ole, piękne. Które są najsłabsze? Wszystkie 75 miały, ale zajebiste to jest. Tylko czy to się szybko psuje, to mnie interesuje bardzo. Dobra, zobaczmy, teraz ma... Zjedzmy to najsłabsze, to ma 73 najlepsze. Zobaczymy, co będzie, jak wstanę. No za dużo to nie dało, szczerze mówiąc. Tyle co... Chyba jeden kotlet. No. Nie daje żadnych bonusów, zauważyłem, to jest słabe. Więc to jest takie jedzonko po prostu, żeby się nawpierdzielać. Zjedzmy jeszcze. No i tu troszeczkę zostało, 0,15. Dobra, 73%. Pójdziemy spać i zobaczymy. Jak to wygląda? Napijmy się jeszcze przed spaniem. Gdzie jest łóżko tutaj? Które mamy? Idealnie. To na... 10? 8? Dobra, na 10 i zobaczymy, po ilu wstanie. 73 było, tak? Pamiętajcie.
mi przypomnicie wręcz czego. Okej. Okay. Jak teraz? O, matko. Bardzo szybko się psują. Czyli to jest takie, że trzeba stworzyć i maksymalnie... No, ze 3 dni myślę, że to maksymalnie można... Można nosić ze sobą. Dobra, olej można wypić tak po prostu? Nie, dobrze. Ale to się chyba też psuje. 46, a miało 53 bodajże? Nie pamiętam. Dobra, napij się wody. Czy da się uzupełnić elektrolity, łącząc sól z wodą na przykład? To by było ciekawe. Patrzcie, mamy wszystkie statystyki na fulla teraz. Rewelacja. I tu sobie zakończymy tym miłym akcentem. Akurat mamy 35 minut odcinka, tak więc trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.